Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Roller Coaster Tycoon World. Jak widzicie, jesteśmy na naszym roller coasterze, który zbudowaliśmy w odcinku ostatnim, a jeszcze nie mieliśmy okazji na nim jechać. Tak więc teraz próbna przejażdżka tym roller coasterem i powiem wam na samym początku, że ta karuzela, ten roller coaster, on nie jest dla mnie, ponieważ jak widzicie, spokojnie sobie jedziemy, ale mimo wszystko obracamy się wokół własnej osi w prawo, czy to też w lewo. No i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy dałbym radę takim czymś w rzeczywistości jechać, tak? Bo jeżeli by tak tylko się jechało, no to jeszcze spoko, ale jak się jeszcze obraca raz w prawo, raz w lewo, to w moim przypadku by to było słabo. Dobra, to by było na tyle z przejażdżki tym roller coasterem i jak wam kiedyś wspominałem, musimy się zająć scenerią. Tak więc w tym odcinku zajmiemy się właśnie scenerią, wystrojem naszego parku. Dobra, to może sobie zacznijmy tutaj od tego miejsca. I co my tu mamy? Sceneria. Na pewno musimy jakieś tutaj ławeczki sobie dać, więc damy sobie tutaj parę ławek na sam początek. Tutaj może jedna. Może druga. Tutaj damy sobie też jedną. Trochę inne ławki niż mamy tam właśnie w dalszej części naszego parku. Niech to się trochę odróżnia. Dobra, tu mamy, tu jest. No tu nie jest, jest tu jeszcze jedna. Aha, i tutaj jest generalnie. Tak, no to tu będzie ostatnia i tutaj mamy już ławki innego koloru. Dobra. Co dalej? Na pewno tu musimy jakieś drzewa posadzić. Zobaczmy, jakie tu mamy drzewa do wyboru. Cyprysik, topola, standardowe jakieś. O, jest także baobab. Drzewo pochodzące z Madagaskaru. Super. Damy sobie tutaj jednego baobaba. Cyk. Tu może być drugi. Tu damy sobie trzeciego. Jak to tu wygląda ta sprawa? Dobra. No tu może damy jeszcze jednego. O, będzie takie przejście między baobabami. Pyk. No, generalnie całkiem fajnie to wygląda już. I teraz tak, co tu możemy zrobić dalej? Zobaczmy, co tu w ogóle mamy, bo ja tak nie znam tutaj tego wszystkiego, co tu jest do wyboru. Tu są jakieś grządki. Grządek raczej sadzić nie będziemy. Ogrodowy ołtarz. No to może nie. Co tu mamy dalej? Oznaczenia trasy. Specjalne. O, na przykład jest las tropikalny, stare miasto. Centrum, dżungla plażowa. Weźmy sobie las tropikalny. Czy to mi się tu zmieści? No, generalnie powinno się to tutaj zmieścić. Dobra, las tropikalny został postawiony. Zobaczmy, czy tu się da do tego zrobić ścieżki. Powinno generalnie się dać, ale czy się da? Zaraz się przekonamy. No da się zrobić ścieżkę, także tu zrobimy sobie jedną ścieżkę. Teraz tak, tu sobie zrobimy drugą ścieżkę. I tutaj trzecią. O, dobra, można to połączyć, pięknie. No i generalnie las tropikalny jest gotowy. Jak to wygląda z bliska, sobie zobaczymy. Ludzie sobie tutaj przechodzą, mogą sobie tutaj usiąść, odpocząć. Jest także śmietnik. Śmietnik już jest na sortowanie odpadów. Jak widzicie, jest taki znaczek bio. Tu macie chyba papier, plastik, no i pewnie szkło jakieś. Dobra. To niech tak zostanie. Ścieżce już podziękujemy. Zobaczmy jeszcze tutaj w scenerii. Co tu możemy jeszcze ciekawego zrobić? Tu są grządki kwiatowe, rośliny. Formacje skał, to może nie, czekajcie, tu są jakieś drzewa. Oznaczenie trasy, nie.
Co jest w tych drzewach jeszcze? Zobaczymy tego. Kwiaty, rośliny. O, może tu coś będzie fajnego. Wielki jałowiec, średni jałowiec. Jałowiec o kształcie przypominającym prostokąt. Cokolwiek to jest. Czy to można tu postawić? No w sumie można tutaj to postawić, posiać. Raczej zasadzić, tak mi się wydaje, bo to się raczej to się sadzi, przynajmniej tak na moje oko. Dobra, czy tutaj coś damy jeszcze? Damy radę coś tu dać? Damy radę, patrzcie, jak fajnie, dobra. No i generalnie jest spoko. Nasi ludzie się tu mogą zatrzymać, posiedzieć i odpocząć. Dobra, tu jest trochę strasznie dużo, tu jest dużo ludzi w tym miejscu, więc może byśmy tu jakąś karuzelę postawić. Zobaczmy, czy tu można, jeszcze coś postawić. Dla juniorów, atrakcje rodzinne, skrzydlaty drapieżnik. Dobra, jest skrzydlaty drapieżnik. Czy to się tutaj da postawić, czy też nie? Zobaczymy. No, nawet się udało. Nawet jest. Standardowo ścieżkę trzeba zrobić. Cyk. Ok, może być. No i ścieżka do wyjścia by też musiała się tutaj znaleźć. No i jest, pięknie, dobra. Uruchommy tą karuzelę. Jezu, ale tu głośno jest. Czekajcie, czy ktoś tu idzie, czy też nie? Raczej tutaj, czy raczej na razie tutaj nikt nie idzie. O dziwo. Generalnie zadowolenie parku nie jest złe, bo jest tak około 60-65%, więc wydaje mi się, że nie powinno być źle. Aczkolwiek różnie to bywa. Dobra. Czekaj, no ktoś tu idzie chyba. Okej, przełączmy się właśnie w... albo też na kamerę gościa. Jak on sobie tutaj usiądzie? Zobaczymy, czy to od razu ruszy, czy nie. Bo wydaje mi się, że nie, ale... A nie, od razu jedziemy, dobra, także jest spoko. Uo, no i fajnie. Takie nie za dynamiczne. Nie no, jak dla mnie to jest spoko, dobra. Cyk, wyłączamy kamerkę i lecimy dalej. Dobra, co tu możemy zaprojektować z tej strony? Zobaczmy, tu mamy też taką właśnie wolną przestrzeń. Może tu by się dało zrobić jakiś inny taki park. Sceneria. Drzewa, nie, grządki, rośliny. Gdzie to było na grządkach? Nie. A, ktoś mi napisał, żeby słonia postawić koło zoo. Dobra, to możemy nawet to zrobić teraz. Bo o tym znowu zapomnę. Jest zoo, to sobie tu możemy oczywiście słonia jak najbardziej postawić. Może nawet i nie jednego. Gdzie to było? Dekoracje, rośliny? Nie, tutaj, w tym to było, dobra. Okej. A to mamy raz. I może być dwa. A co tam? Dobra, jest ok. Jakieś drzewa byśmy tu wyżadali. Palma kokosowa, bambus, bananowiec.
O Jezus, nie wiem co tu wybrać. Strasznie tutaj tego dużo jest. Daglazja zielona z Ameryki Północnej, drzewo i glaste. Wszystko jasne. Dąb, sekwoja. Coś takiego tutaj zrobimy sobie, o pyk. Dobra. Specjalne, a w specjalnej to jest, dobra, wiem o co chodzi. Nowoczesna fontanna. Nie wygląda to źle. Tak. Dobra. Czemu, czy to tam musi tak krzywo być jakoś? Patrzcie, cyk. To już jest gorsza sprawa trochę. Nie da się, dobra, czy tak by to musiało chyba zostać? Okej, tu sobie zrobimy tak, w tą stronę. Sceneria oczywiście, ławeczki. A niech będzie taka betonowa ławka. Dobra. No okej. Okay. Ładnie to wygląda, mi się to podoba, mam nadzieję, że wam także. To lecimy dalej. Czekajcie, tu mamy te dwa słoniki, tutaj w ogóle jest wejście od naszego parku. To może tu można jakiś łuk postawić. Może tu gdzieś były takie łuki, ostatnio widziałem nawet. O, są, zobaczmy, teraz te łuki. No i jest. Jak to wygląda z tej strony? Wydaje mi się, że dosyć fajnie. Nie no, od razu lepiej, taka fontanna, takie słonie. To powiem wam, od razu lepiej to wygląda wszystko. Ładnie się to prezentuje. Bo tu jest strasznie dużo ludzi, patrzcie, tutaj ludzi chodzi w tym parku. Ja cię kręcę. Tutaj tyle ludzi chodzi, że to jest masakra. Czy jakieś budynki nowe popostawiać, nie wiem, jakie jeszcze? Jedzenie, picie, co tu mamy ciekawego? O, może być na przykład spaghetti, pyk. Dobra, niech będzie spaghetti, otwórz. Okej. Dobra, jest i piciu. Tą ulicę byśmy mieli tak mniej więcej zagospodarowaną. Tutaj generalnie też już jest coś zrobione. Nie wiem, czy to może będzie wszystko, ale generalnie fajnie to wygląda. Czy została nam ta najdłuższa alejka tutaj do ogarnięcia jeszcze? No i plus tamta alejka. Tam będzie trochę gorzej może, ale... Ale zobaczymy zaraz. Dobra, czekajcie. Wejdźmy sobie jeszcze raz w naszą scenerię. Pyk. Ten odcinek nagrywałem dla was również wczoraj, ale niestety gra mi się znowu skraszowała. No i już potem nie miałem siły nagrywać dla was go jeszcze raz, więc generalnie dlatego jest takie małe albo też duże opóźnienie na moim kanale.
I ostatnio także ktoś polecił mi taką grę Planet Coaster Tycoon. Bardzo fajna gra, nie widziałem jej wcześniej. Sprawdziłem i może będzie tak, że właśnie zamienimy sobie tą serię z Roller Coastera na tą serię z Planet Tycoona. Jeżeli ta gra będzie mi się dalej po prostu wieszała, będą z nią takie problemy jak są teraz, to chyba tak zrobię, że po prostu zamienię tą grę na Planet Tycoon i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jedyny minus taki jest Planet Tycoona, że on nie jest po polsku, no ale myślę, że jakoś to sobie ogarniemy, tak? Czekaj, są jakieś takie pomarańczowe ławki? No są pomarańczowe, proszę, jak znalazł. Cyk. Cyk. Dobra, niech tak będzie, niech tak zostanie na razie póki co. Tutaj ludzie, patrzcie, jacy są zadowoleni. Ja cię kręcę, patrzcie, jakie uśmiechy na twarzach. I to ja lubię. To ja lubię. Tutaj ktoś jest głodny. Lubi kuchnię amerykańską, nie lubi westernu. Spoko. Czy my tu mamy coś amerykańskiego do jedzenia? Meksykańskie, azjatyckie, jest amerykańskie, krokoburgery. Można tu gdzieś postawić na środku. Dobra, niech jest. I generalnie w tej części design byłby załatwiony, tak mi się wydaje. Nie wygląda to źle. Dosyć fajnie się to prezentuje i od razu jest dużo, dużo, dużo lepiej niż było. Natomiast tutaj w tej części nie wiem co zrobić, bo na razie póki co nie mam pojęcia jak to tutaj zagospodarować. Zobaczmy, tu jest taki styl troszkę drewniany. Czy są tu jakieś drewniane elementy w naszej scenerii, które można byłoby po prostu wziąć i wykorzystać. To może niekoniecznie. I to jest fajne, świątynia Majów, patrzcie. Zaczepista to jest, ja cię kręcę. Gdzie to postawić? Wow, jest, stoi. Patrzcie jak ładnie. Generalnie spoko to wygląda. Ale dobra, ja nie tego. Ja chciałem coś tutaj właśnie z drewna poszukać, sobie jakieś dekoracje drewniane. Dekoracji drewnianych nie widać. Balsiana, super. Ogrodzenia. Będzie taki płotek. Mamy centrum. Gwiazdy, przestrzeń kosmiczna. Stare miasto. O.
Fajnie to brzmi. Okej. Czemu się nie da tak, halo, czemu? Dobra, niech będzie, że tak. Okej. Jeszcze z tej strony sobie zrobimy. Dobra. Tu gdzieś był dąb na 100%, tutaj dąb, o jest dąb, dobra, dęba tu postawimy. Jeden, a tutaj drugi damy sobie. Jak stare miasto, to i tutaj musi być dom, tak? Dobra, trochę krzywa może go dałem, ale ten jest w miarę ok. No i generalnie tak by to mogło być. Tak by to mogło wyglądać, fajnie to jest. Cyk. Dobra, także tutaj scenerię mamy, powiedzmy sobie, że załatwioną. Może coś tu jeszcze można dodać, ale znowu też nie przesadzajmy, no nie, żeby tak. Fasady, dziki zachód. Dobra, chyba jest dobrze. Ja sobie tą grę na wszelki wypadek zapiszę. Jakby tak, nie daj Boże, mnie rozłączyło. Nadpisz, zapisz, nadpisz, nadpisz, sorry. Dobra, gra została zapisana, możemy wznowić. Okej. Mamy 22 minuty odcinka, tak więc możemy coś jeszcze podziałać, możemy coś jeszcze pobudować tutaj. Mamy wolną przestrzeń, zobaczmy co tu by się jeszcze, tak powiedzmy sobie, mniej więcej zmieściło. Aczkolwiek... nie tak, chciałbym to, kolejki górskie, dobra, fajnie. Tu są projekty, ale projekty na razie może nie, stojąco. Tak zwany looping, tylko że looping to trochę... budowanie koleje. Czekajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy tu się da zrobić coś takiego jak ja bym chciał? Trochę za mało miejsca, czekajcie, może zrobimy to z tej strony po prostu tutaj. Po prostu wybudujemy coś swojego. Zobaczymy na próbę, czy to w ogóle się da tak zrobić, jak ja bym to sobie myślał. Okej. Okay. Dobra, już widzę, że się chyba nie da, ale to nic. Czekajcie, jak to tutaj się generalnie robi? Do góry, tak. Patrzcie, jest na 90 stopni, można nawet zrobić to. Nie, bo ja bym chciał do góry, na 90. No to można tak, czy nie można? O co tu kaman w ogóle? Jezu. Jezus, nie chcę tak. Powiedzmy, że tak.
Powiem, że generalnie nie wiem, co mi z tego wyjdzie, tak? Bo nigdy tego więcej nie robiłem, ale... nigdy wcześniej tego nie robiłem. Auto zakończenie, o ja cię, dobra, jak nie chcemy. To jest coś, co jeszcze pobudujemy, jak już się zabrałem za budowanie. To coś tu jeszcze pobuduję przecież, nie? Dobra. Jezu, to są jakieś takie specjalne elementy jeszcze do tego. Jezus, tutaj tego jest. O, mi właśnie o to chodziło, czekajcie. Nie, dobra, czekajcie, nie, żeby nie zaszaleć na sam początek, ja to zgubuję. I teraz tak, co ja to chciałem? Zróbmy to trochę spokojniej może. Czemu on mi to robi tak krzywo jakoś? Dobra, kaszty specjalne. Chciałem taki ten... Nie, nie, co ty mi zrobiłeś? Ej, nie chcę tego. Wróć, dobra. Jest taki looping gdzieś był, ten looping bym chciał, o to bym chciał właśnie sobie korzystać. Stałem pełny obrót, nie wiem czym to mu się różni. O tak, właśnie tak to się chodziło. Czy to w ogóle ma sens? Czy to w ogóle ma... Może to w ogóle ruszyć czy nie? Chcę tylko zobaczyć, czy to generalnie, czy to mi generalnie ruszy, bo wydaje mi się, że chyba nie, ale... Ale dobra. Pociąg, przetestuj, stację. Dobra, przetestujemy to, zobaczymy jak to będzie wyglądało w ogóle, czy to się w ogóle da przetestować, czy też nie. Jest niepowodzenie, ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego jest niepowodzenie, tylko nie wiem jak to tutaj dodać. Tu generalnie by musiało być coś takiego, co by... Co by napędzało... Czy takie, chodzi mi o takie silniczki po prostu, tak? Ale nie wiem gdzie to jest. Są pociągi... Kolory... Tor. O, dokładnie o to mi chodzi. Podnośnik łańcuchowy, czekajcie, dobra. Może coś tu jeszcze wykminię. Może i nie. No nie chcę tego, chcę tu podnośnik zrobić po prostu. Jak to mam tutaj zrobić? Tak działa? Nie, nawet jaj. Nie.
No jakoś to niby jedzie, tak? Jakoś to niby jedzie, jeszcze nie wiem jak, ale... A, dojechało do tego miejsca. Dobra, mój kanał, ja to muszę obawiać. W tym odcinku by to było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o grze Planet Coaster Tycoon. No i cóż, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!